Witam w kolejnym odcinku, kolejna replika od ICS-a, tym razem CXPUK1E w wersji piaskowej. Co mamy więc w pudełku? Kalimatkę, dali instrukcję, jak przyczepiać szyny RIS, które są tu w komplecie, do Keymoda. W sumie miło z listony, taki katalog ICS-a. Komplet trzech szyn RIS, które montujemy na Keymoda. Ale jak je przyczepiać? Nie wiem, może ktoś to pokazał albo napisał. No w każdym razie bardzo miło, że dali nam te trzy szyny, bo nie musimy ich już dokupować. I najlepsze, co jest w tym pudełku, czyli replika w ładnym piaskowym kolorze. Mamy tutaj również magazynek. Trochę słabo moim zdaniem, że hajka przy tej jakości i klasie repliki. I mamy jeszcze dwa bezpieczniki, w razie jakby nam się ten, który jest zamontowany stokowo na kablu, przepalił, to mamy tutaj jeszcze dwa zapasowe. Jak w samochodzie w czasie przejazdu się spali, no to... Tak, dokładnie tak, bo właśnie wszyscy o tym właśnie myśleli. Dobra, tu jak widzimy mamy długi front z, znaczy z szynami, z miejscem na przyczepienie czegokolwiek w systemie Keymod. Tam mieliśmy szyny. Może bardzo szybko je zamontujemy. I jak widzicie, oprócz trzech szyn dorzuciliśmy jeszcze kolimator. Chwyt przedni miał być w takim samym kolorze, ale średnio nam to wyszło. Nie wrzuciliśmy tylko baterii. Celowo pokażę wam, jak się do baterii dostać. Coś jakby nie jest to zbyt skomplikowane, po prostu dostajemy się odkręcając tutaj gumową stopkę przy pomocy śrubokręta krzyżakowego lub tak jak w moim wypadku płaskiego, bo nie znalazłem krzyżaka na szybko. I teraz, właśnie trzeba wam tutaj pokazać, jest bezpiecznik z wtykiem, ale dość ciekawie jest to zrobione. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać tędy, chyba nie. Dobra, to może spróbuję zdjąć kołbę, żeby wam to pokazać. Jeżeli ktoś widział już wcześniej film z ICS-a, to nie będzie zdziwiony. Natomiast dla wszystkich innych, zobaczcie, jak ciekawie jest to rozwiązane. Nie mamy kabla w prowadnicy, tylko kabel jest poprowadzony jakby pod prowadnicą w tej części, a cała prowadnica jest pusta, więc możemy tutaj nawet dość sporą batkę sobie wrzucić. Jednoczęściową. W tym wypadku oczywiście 11 1200. Mamy tutaj wzmocnione części w środku, więc mimo tego, że nie mamy w zasadzie MOSFET-u, to spokojnie bebechy nam 11 uciągną. Mogłem nie odkręcać tej stopki kolby. No ja chciałem wam właśnie to pokazać, czyli ten bezpiecznik z tym dość oryginalnym poprowadzeniem kabli pod prowadnicą. Zamkniemy kolbę i tylko jeżeli założyliście taką baterię i te kable jednak trochę wystają, to pamiętajcie, żeby tej kolby nie składać zupełnie do końca, żeby sobie tych kabli nie przyciąć. Okay. ICS jest znany ze swoich dwudzielnych gearboxów. Czyli gearbox składa nam się z dwóch niezależnych części i górę tego gearboxu możemy sobie wymienić. W górę wchodzi cały układ pneumatyczny, a więc sprężyna,
tłok, cylinder. Zanim jeszcze przejdziemy do strzelania, może mówimy po kolei. Kolba, jak już widzieliście, tutaj mamy jeszcze dwa zaczepy do pasa po obu stronach. Nie działa, nie służący do niczego tradycyjnie. Dosyłacz do amunicji, powiększona dźwignia przeładowania. I jak widzicie, nie działający bolt catch, ale za to będziemy mieli za chwilę blobek. I tutaj rotacyjna komora do hop-upu. Tutaj widać pokrętło. Tu mamy pokrętło do hop-upu. Rotacyjne, a więc dość duże, wygodne, bardzo długa szyna jest grzbietowa, rozsuwane w ten sposób przyrządy celownicze, ale my używając kolimatora nie będziemy ich podnosić. Jest też ciekawa funkcja zrzutu sprężyny po tym, kiedy przełączymy selektor ognia na safe, ale to też pokażemy za chwilę. Natomiast co do gearboxa dwudzielnego, to wybijamy sobie ten pin, czy wybijamy, wypychamy go, wyciągamy i zobaczcie, że banalnie prosto nam się rozkłada replika i teraz mamy tutaj dół gearboxa, czyli wszystkie zębatki i te części ruchome, a górę możemy sobie wyciągnąć i wymienić całą tą część gearboxa na inny moduł, który daje nam na przykład mniej FPS-ów, ma słabszą sprężynę, albo wręcz przeciwnie, większy z mocniejszą sprężyną, który daje więcej FPS-ów. Jakby tu nie wymieniamy samej sprężyny, tylko wymieniamy cały układ powietrzny, zależnie od tego, ile ma też dawać nam powietrza, jaka ma być długość lufy i tak dalej. Więc to jest rzeczywiście bardzo szybka i bardzo konkretna zmiana, ponieważ jeżeli macie karabin z szybko wymienioną sprężyną, to tam wymieniacie tylko sprężynę. Cylinder zostaje ten sam, ilość powietrza w cylindrze i tak dalej, to zostaje to samo. Wymieniacie tylko sprężynę, natomiast tutaj wymieniacie jakby cały ten układ. A więc to rzeczywiście jest sensowna zmiana i można tutaj sobie robić krótkie, słabsze repliki do C-Cuba, dłuższe. Ewentualnie zrobić po prostu cylinder taki, gdzie będziecie już mieli, powiedzmy, taką parasnajperkę z dużą ilością FPS-ów i na szybko wymienić to sobie i robić sobie parasnajperkę, szturmiaka, cokolwiek chcecie. Widzę, że to rzeczywiście działa, jest to pancerne i to chyba jedyne tego typu gearbox i ICS jest od wielu lat z niego znany. No dobra, co do gadania, to pokażmy, jak działa elektryczny blowback. Przy ogniu ciągłym spróbuję, żeby został nam ten zamek, zobaczcie, w tym miejscu. Teraz przerzucam selektor na safe i nam zrzuci sprężynę. 10 plus jest taki, że nie zostanie napięta sprężyna, nie ubije nam się. Przerzucamy na safe, wszystko nam się zrzuca, sprężyna. Odpinamy batkę i możemy sobie spokojnie replikę już przechowywać. Całość jest wykonana, oczywiście body z metalu. Jako że jest to ICS, to wszystko jest naprawdę mega solidne, zajebiście spasowane i naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I przede wszystkim dość pancerne jednak to wszystko. A więc to raczej replika na naprawdę długie lata. Oczywiście można jeszcze tutaj, jeżeli ktoś się chce bawić, wrzucać jakąś elektronikę. No ale tak jak mówię, to już jest troszeczkę wyższa półka karabinów. I tym bardziej mnie dziwi, że dają high-cupa w komplecie. No ale dobra, napełnimy tego high-cupa. Natomiast mam takie przeczucie, że jak ktoś już wydaje tyle kasy, ile kosztuje ICS, to raczej nie lubi biegać z grzechotką. Zwłaszcza jakbyście mieli kilka takich na kamizelce i próbowali po cichu do kogoś podbiec, zgadać się, mieli. To raczej wyjdzie dość komicznie. Dobra, podkręcamy magazynek. Oczywiście za chwilę jeszcze sprawdzimy, jak podają magazynki innych firm w ICS-ie, ale najpierw
ochrona oczu. No i cóż, zobaczmy, jak ICS-ik strzela. Ogniu pojedynczym. Kuleczki się skończyły, trzeba podkręcić, ale jak słyszycie, jest całkiem niezła reakcja na spust, mimo że nie ma tu żadnej wbudowanej elektroniki. Dobra, zobaczmy jeszcze na auto. Zobaczmy, jak działają inne magazynki. Modify na 190 kulek. Wpina się idealnie, kolorek pasuje. Podaję też bez problemów. Specna nitka. ACM. Tornado, który można spinać w kilka. Castellan. I GMG. No i teraz zrzucamy, zrzucę do mikrofonu sprężynę. To akurat nie było widać uchu zamka, ale jednak trochę tej sprężyny było gdzieś do zrzucenia. Jeżeli oglądasz nasz kanał, to pewnie też go subskrybujesz, a jeżeli nie, zrób to natychmiast. Ale to mało, musisz jeszcze kliknąć w dzwoneczek i dopiero wtedy nie ominą Cię żadne nasze nowości. I możesz też zostawić kciuk w górę. Zobaczymy, ile wydmucha nasz ICS-ik. 421, 424, 425, 423, a więc całkiem nieźle jak na szturmówkę stokową. 17 kulek na sekundę. ICS z kulkami, baterią i dokręconymi szynami. Ponad 3 kg. Dobra, jak widzicie, strzela naprawdę zajebiście. Właściwie wszystkie magazynki różnych firm wpinają się bez problemu, trzymają się pewnie, kulki idealnie podają nawet przy takiej szybkostrzelności. Tak więc jeżeli ktoś chce pancerną replikę z pancernym gearboxem, ewentualnie z możliwością modyfikowania, właśnie wymieniania całego tego układu pneumatycznego i mieć naprawdę coś z wyższej półki, to naprawdę polecam ICS-a i to tak serio. Po więcej szczegółów i cenę zapraszamy na naszą stronę internetową, a także wbijajcie do nas na Facebooka, Instagram i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was żadne nasze nowości.